Bezpieczeństwo dzieci w parku Johnstona, Leszczyńska Karta Miejska, retransmisja sesji w telewizji Leszno to tylko niektóre z petycji złożonych do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Leszna. To nowa komisja, do powołania której Rada Miejska została zobligowana obowiązującymi przepisami prawnymi. W skład komisji wchodzą Adriana Machowiak, Jacek Matecki, Barbara Mroczkowska, Sławomir Mocek, Michał Skrzypczak, Stefania Ratajczak, przewodniczącą jest Hanna Kotomska. Komisja ma pełne ręce roboty. W ubiegłym tygodniu obradowała dwukrotnie. Wraz z Komisją Kultury zajmowała się m.in. pomnikami u zbiegu ulic Starozamkowej i Lipowej. Mieszkańcy Leszna chętnie korzystają z prawa zwracania się do radnych w istotnych dla miasta sprawach. Chciałem powiedzieć, że 3 zostały pozytywnie załatwione, stąd też dziękujemy komisji. Będą na pewno następne, bo problemów w Lesznie jest trochę więcej. Jakiego typu były to wnioski? Włodek Korza w imieniu rodzin mających małe dzieci wnioskował o zmianę przebiegu ścieżki w parku Johnstona, która dzieli plac zabaw na dwie części. Te nasze dzieciaki przebiegają przez ścieżkę, rowerzyści wiadomo jadą dosyć szybko i może dojść do tragedii. Cieszymy się, ponieważ stanowisko jest takie, bo uczestniczyła także przedstawicielka Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, że zrobią jakieś spowalniacze na tej ścieżce, zrobią także spowalniacze, jeżeli chodzi o przejście dzieci na drugą stronę, po to, żeby poprawić bezpieczeństwo. Następna dobra informacja dla osób, które skończyły 70. rok życia. Bardzo często spotykałem się z takimi propozycjami, wnioskami, jako osoba fizyczna, ale także jako administrator Twojego, mojego Leszna, aby wreszcie zrezygnować z obowiązku legitymowania swojego wieku Leszczyńską Kartą Miejską, ponieważ uprawnienie wynika z wieku, a nie z Leszczyńskiej Karty Miejskiej. Doprecyzujmy. Osoby, które skończyły 70. rok życia, nie będą musiały wyrabiać sobie Leszczyńskiej Karty Miejskiej, tak? Dokładnie tak. Następnym takim wnioskiem naszym to był problem aplikacji, która umożliwi mieszkańcom Leszna zgłaszanie wszelkiego rodzaju usterek, niedoróbek w infrastrukturze miejskiej. Do tej pory w BIP-ie są takie po prostu pozycje, ale telefonicznie. Ja uważam, że i chciałbym jako mieszkaniec tego Leszna, nie tylko ja, mieć możliwość po zauważeniu problemu, być może zrobić zdjęcie, wysłać na wskazany adres i przede wszystkim uzyskać informację zwrotną, bo rozmowa telefoniczna jest ulotna, nie ma żadnego śladu. Ja chciałbym wiedzieć, co z tym i kiedy Urząd Miasta zrobi. Bolesław Pośrednik wnioskował także w sprawie związanej z pracami Komisji Rady Miejskiej Leszna. Wielu z nas chciałoby mieć możliwość śledzenia przebiegu komisji, być może po pewnym czasie. Jesteśmy zainteresowani, który z radnych uczestniczył, jak głosowano i co głosowano. W tej chwili z protokołu nie wiadomo, kto po prostu uczestniczył, jest tylko, że stosunkiem głosów 5-1 uchwała przeszła albo po prostu nie przeszła. Wnioskował też w kwestii przywrócenia naszej stacji retransmisji sesji Rady Miejskiej. Wystąpiliśmy także w imieniu głównie osób starszych o możliwość retransmisji sesji w sieciach INEA i UPC, ponieważ są to osoby, które z wielu względów nie korzystają z internetu, nie mają albo z innych względów nie korzystają. Mało tego, chcą to oglądać na większych ekranach telewizorów. Temat został, że tak powiem, przekazany do innego gremium, mianowicie w tej chwili jest wypracowywana strategia współpracy z mediami i ja myślę, że ten temat będzie załatwiony, ponieważ mieszkańcy Leszna nie tylko powinni być potrzebni przy urnach wyborczych, ale ich głosu trzeba słuchać także i na co dzień, jeżeli tego się domagają, a jest wiele osób, to należy po prostu to wprowadzić, tak jak to wprowadził prezydent Szczucki, mimo że ustawa nie zobowiązywała go do prowadzenia transmisji sesji, a to wprowadził, prawda? I nie można mówić temu społeczeństwu, że obecna ustawa nie zobowiązuje prezydenta do retransmisji czy tak powiem, przebiegu komisji. No i cóż z tego?
ale społeczeństwo chce. Telewizja Leszno decyzją prezydenta Borowiaka nie realizuje i nie retransmituje sesji od listopada 2018 roku.